Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Zajmiemy się machaniem prawą ręką. Taki temat lekcji dzisiejszej. Przywalimy troszeczkę na elektrycznej gitarze, no bo trzeba trochę przywalić, nie? To działa. Uderzenie prawą ręką. No głównie to ma znaczenie, jeśli gramy akordy, prawda? Jeśli tutaj sobie łapiemy jakiś chwyt, no i tutaj uderzamy tą ręką. No i teraz jest kwestia taka, że wielu osobom, jak widzę, tym zaczynającym, średnio to wychodzi. Głównie dlatego, że ruch ręki u tych osób jest po prostu taki, no nie, jedno nie wiadomo, bo nie wiadomo, jak to uderzać, czy to tak uderzać, że mamy sztywno, czy jakoś jakieś takie inne w stylu piłowania drewna ruchy. Najważniejsze jest to, i musicie sobie to wbić do głowy, żeby ręka była luźno, że to nie jest jakiś ruch, że ta ręka jest połączona razem tutaj z przedramieniem, tylko tutaj ten nadgarstek musi być taki luźno zwisający. O, coś takiego można powiedzieć, że właściwie podniosę, on sobie opada. O, coś takiego. A masz ty, akutwa. O, coś takiego. I teraz jest kwestia taka, że jak uderzamy te akordy, to ten nadgarstek jest, widzicie, tutaj on jakby tak wygląda, jakby troszeczkę tak sobie tym macham takim workiem z palcami. Głupie określenie, ale tak mniej więcej to wygląda. I to właśnie ma na celu, takie machanie ma na celu właśnie wrobienie w sobie takiego ruchu luźnego. Bo niektórzy właśnie robią, że robią tak, jakby sobie piłowali paznokcie i chcą sobie pięknie przyszykować na wieczór albo na coś i uderzają właśnie całym przedramieniem. Widzicie, tutaj rusza się cała ręka, całe tutaj przedramię, o. Srututu, srututu. I to na przykład jak uderzamy, powiedzmy, szybko, to po jakimś czasie po prostu zaczynają mięśnie boleć, no bo to wtedy za bardzo napinamy całą rękę. Chodzi o to, że w uderzaniu akordów ręka ma być na tyle luźno, żeby nie napinać mięśni, a dodatkowo rusza się jeszcze, o, widzicie, coś takiego, jak pokazuję, już teraz tak trochę przesadam, ale pokazuję właśnie mniej więcej, o, jak mam tak rękę, to ona się rusza w ten sposób, względem osi tutaj tej. O, coś takiego. I na przykład jak tu uderzę, o, widzicie, to jest ten ruch, o, teraz, co pokazywałem wam, coś takiego. Czyli ona nie rusza się tak, tylko rusza się tak. I teraz jak przyłożę ten ruch, o, do tego, tutaj do gitary, o, to mniej więcej to jest coś takiego. Jak jeszcze wyprostuję palce i troszeczkę poluzuję. O, to jest coś takiego. Luźno zwisa i teraz te ruchy będziemy ćwiczyli. Więc spróbujcie sobie najpierw zrobić tak, że przykładamy, no wiecie, rękę przykładamy do gitary. Na gitarze klasycznej troszeczkę inaczej wygląda, to zrobię osobny filmik. Tutaj właśnie opieramy na korpusie, prawda? I to jest nasz punkt oparcia, właśnie to miejsce styczności ręki z korpusem. Oczywiście, jeśli chodzi o granie akordami. Teraz robimy tak, przykładamy tą rękę i spróbujmy zrobić po pierwsze, ten pierwszy ruch, co pokazywałem, czyli takie machnięcie ręką luźną. W ogóle poruszajmy tak, żeby te ręce tak zwisały, po prostu ręce, żeby te palce tak luźno zwisały, zupełnie bez żadnego napięcia, żeby nimi nie ruszać w tym momencie. O, coś takiego, o. Wygląda to strasznie, jakbym miał tam jakiś po prostu przymontowaną rękę. Ale właśnie dokładnie o to chodzi, że to wygląda trochę tak dziwnie, jak się to ćwiczy, ale ważne, żeby ta ręka była całkowicie luźna. Teraz popróbujcie robić właśnie ten ruch ręki. O, taki. Jakbyśmy kluczem otwierali drzwi, prawda? W ten sposób robimy. I tak samo tutaj coś takiego popróbować porobić. I łapiecie. Nie tak, tylko tak. I teraz
granie akordów, uderzanie już takie konkretne, to jest właśnie wyjściowym efektem robienia tego i tego luźnego. Łapię sobie tam jakieś, powiedzmy, nie wiem, e-moll czy e-dur. Uderzamy z góry na razie. Uderzamy z góry i uderzamy tymi czterema paznokciami. Nie jednym palcem, jednym paznokciem. Bo to troszkę tak dziwnie wygląda. Tylko te zwisające palce po prostu uderzają nam o struny. Najlepiej tak, żeby przez wszystkie struny naraz, czyli... Nie te najcieńsze czy najgrubsze, tylko żeby wszystkie struny. Tutaj widzicie też, że ta ręka minimalnie porusza się tak. Ona nie porusza się... Tylko po prostu porusza się... Bardziej właśnie tu zwisa, ten ruch się robi. Taki, luźny. Plus ten, co wam pokazywałem, wkręcanie klucza. Minimalnie oczywiście rusza się na boki, ale to im mniej, tym w zasadzie lepiej. Jednak taki ruch jest najbardziej wyjściowy. O, i teraz... Uderzamy tylko w dół, powiedzmy 4 razy. Po 4 razy, widzicie. Tutaj robiłem tylko ruch paznokciami w dół. Uderzam. Dlatego paznokciami, ponieważ jak słyszycie, jest dźwięk bardzo taki fajny, wyrazisty, taki ostry. Jak uderzałbym opuszkiem, bo teraz, no dobra, jeśli chcę zagrać cichutko, no to teraz jak zrobić? Albo opuszkiem tego palca, kciuka, no bo teraz w dół, to jak zrobić? No nie mogę opuszkami tymi, bo przecież nie będę tak miziu. To będzie w ogóle już beznadziejnie, nie? Więc zwykle powiedzmy opuszkiem kciuka. Ale słyszycie, nic tutaj nie grzebałem, ale brzmienie jest takie przymulone, bo trudno inaczej to określić, takie jest niewyraźne. Naturalnie można tak grać, bo sposób wydobywania dźwięku zależy od nas i może akurat być utwór, w którym coś takiego jest. Czyli pamiętajmy o tych czterech paznokciach. Wskazujący, środkowy, serdeczny, mały i po prostu uderzamy w dół. Teraz kwestia naprzemiennego uderzania, no bo w szybkim tempie nie dam rady grać uderzając tylko w dół. To wtedy zaczynam się spinać, zaczyna mi właśnie ta ręka już chodzić jakbym po prostu był piłą maszynową. No, ale teraz logiczny sposób to byłby taki, że skoro uderzamy w dół, to wypadałoby też uderzać do góry. A do góry uderzamy paznokciem kciuka. Popróbujcie teraz taki ruch właśnie. Też mamy rękę taką w miarę luźną, jak najluźniejszą. I uderzamy, robimy tak, że robimy taki ruch, że ten paznokieć po prostu przejeżdża przez wszystkie struny od najcieńszej do najgrubszej. To tak można ogólnie określić te ruchy, które robię, takie od niechcenia, takie a kutwa, a masz. Ale to właśnie dokładnie o to chodzi, żeby te ruchy były na tyle luźne, jakby wyprowadzone z przedramienia ten ruch wychodził, prawda? Tak jakbyśmy strzepywali rękę i tak samo właśnie chodzi mniej więcej o ten ruch uderzenia. Jak to mówią, wahadłowe uderzenie. Ale bardziej precyzyjnie było po prostu naprzemienne uderzanie akordów. I teraz dobra, idziemy do góry. Najlepiej sobie złapać na razie tutaj, jak ja dotykam. Bo jak zrobię tak... What the fuck? A jak zrobię tak, to po prostu przytłumimy sobie gitarę i słyszymy samo miźnięcie tych strun w
wszystkich strun. Bo najważniejsze, żeby wszystkich strun. Słyszycie? Żeby nie było jakieś takie najcieńsze, a wątko najgrubsze, tylko to jest taki charakterystyczny dźwięk, nie? Przy okazji się palec troszeczkę ładnie nam spiłuje, nie potrzeba używać wcale pilników. To może dziewczynom się przyda. Im więcej grają, tym mają lepsze paznokcie, bardziej wypiłowane. To był taki żarcik muzyczny. Więc poćwiczymy. Teraz powiedzmy 4 razy uderzam do góry. Oczywiście to są skupiska po 4. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 I dobra, no to teraz trzeba pojechać już na maksa, czyli teraz jedziemy jeden i drugi ruch. Dobra, dajecie. Czyli tak, uderzamy tu. Pokażę wam mniej więcej z bliska. O, i teraz problem jest taki, bo jak uderzaliśmy tylko w dół, to ten kciuk na przykład tu był z boku. Prawda, żeby nie przeszkadzał. Jak uderzaliśmy z kolei kciukiem, to te palce były podkurczone. A teraz musimy połączyć wysunięcie tych palców plus kciuk. I zauważcie, że to jest coś takiego, że ten ruch właśnie taki jakby zamiatania. O, kciuk tak idzie w tą stronę, palce w tą. Grać po 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście możemy to robić w różnych tempach. Najlepiej zacząć od wolnego. Tylko żeby każdy z tych dźwięk był równo. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Żeby nie robić, broń Boże, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To chyba, że mamy taki zamiar zrobienia, to oczywiście można, ale żeby teraz wyćwiczyć sobie wszystkie te ruchy równe. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Teraz szybciej. Jeszcze szybciej. Myślę, że to w miarę jest zrozumiałe i w miarę klarowne to, co pokazuje. Właśnie, żeby ten ruch był taki luźny i nie męczący dla ręki. Thank you.
przykładowe uderzenia, które można sobie właśnie już modyfikować ilości uderzeń, prawda? Jak widzieliście, że czasem mam idealnie równo. Łapatki.